Połączenie miodu i octu jabłkowego może przynieść nam wiele korzyści. Na początku skupmy się na tym, co zawierają oba produkty. Miód zawiera wiele witamin A, C, K i witaminy z grupy B. Dodatkowo zawiera kwas foliowy i pantotenowy. Dostarcza nam wielu składników mineralnych takich jak magnez, żelazo, wapń, kobalt i potas. Ocet jabłkowy zawiera witaminy A, C, B, a także wiele magnezu, potasu, wapnia i fosforu. Zawiera także kwas jabłkowy i cytrynowy. Połączenie tych dwóch składników nie tylko sprawi, że pozbędziesz się wszelkich wirusów i bakterii, ale także odżywi skórę i włosy. Poprawi pracę serca. Dodaje energii. Pomaga na bezsenność. Niweluje zgagę. Poprawia krążenie krwi. Łagodzi kaszel. Najlepsze połączenie octu jabłkowego i miodu uzyskamy wtedy, kiedy zaopatrzymy się w prawdziwy, naturalny miód i ocet jabłkowy organiczny. Do przygotowania mieszanki potrzebujesz miód, 2 łyżki. Ocet jabłkowy, 1 łyżka. Ciepła woda, 200 ml. Do naczynia z wodą dodajemy miód i mieszamy do rozpuszczenia. Następnie dodajemy ocet jabłkowy i ponownie mieszamy. Maksymalna dobowa dawka tej mikstury to 3 szklanki. To warto wiedzieć. Jak wykorzystać ocet jabłkowy do walki z żylakami? Ocet poprawia krążenie i zmniejsza opuchliznę nóg, a także świetnie pomaga rozrzedzić krew i usprawnia jej przepływ. Niewielką ilość octu jabłkowego należy wylać na dłoń, a następnie masować nogi w kierunku serca. Dzięki temu usprawnimy przepływ krwi. Kierunek masażu jest bardzo ważny. Zawsze w stronę serca. Masaż powtarzaj codziennie wieczorem. Nie przejmuj się, jeżeli nie zauważysz efektów w krótkim czasie. Przy systematycznej pracy efekt zauważysz dopiero po kilku tygodniach. Jak powstają żylaki i dlaczego? Gdy ciśnienie krwi wzrasta, krew wywiera nacisk na żyły, które rozciągają się i niestety nie powracają do pierwotnego kształtu. Stają się widoczne pod skórą, ponieważ w żyłach w tych miejscach znajduje się więcej krwi. Powstają z wielu powodów. Brak ruchu. Zbyt długa praca siedząca. Zbyt długa praca stojąca. Buty na obcasach. Nadwaga. Papierosy.